matko. Ojej, ale się siema. O, ale się nie wyspałem, jestem tak zaspany. Masakra. Co? Co jest, Stefan? Co jest z tobą? Co? Co się z tobą stało? Co się ze mną stało? Ty wyglądasz jakoś dziwnie. Co? Normalnie, no nie jesteś taki jak wcześniej. Chodź do wody, szybko. A czemu ty masz takie oczy jakieś? No właśnie, ty też co? Ty chodź szybko do wody. Musisz zobaczyć się w odbiciu. Nie wierzę. Co to jest? O nie! Co się stało? Dlaczego mój dom tak wygląda? Co? Co się stało? Ile mebli? Ej, to tak wcześniej nie wyglądało. Ale ja mamy prawdziwy piekarnik, naprawdę? I prawdziwą lodówkę? Będziemy mieli normalne jedzenie? Nie wierzę. W końcu. Ale jak to się stało? Przecież ja tylko się obudziłem. Ja myślałem, że... coś było, jakieś trzęsienie ziemi. Ja nagle wstaję, ja myślałem, że to tak był tylko taki sen. Ej, a co się stało z moim domkiem? Ale jaja, czemu masz czerwony domek? Musimy to zobaczyć, ale ty musisz zobaczyć, jak ty wyglądasz. Chodź, ale dobra, idę. Szybko. Zobacz, jaki mam ładny płot w ogóle niebieski. Co? Nie wierzę. I mamy grilla nawet swojego. O kurde. Ale będziemy mogli sobie piec na nim kiełbachy. Będziemy robić grilla i imprezy. Co jest? A da się tu usiąść? Da się. Nie, no normalnie możemy siedzieć tu i odpoczywać. Nie, no co za faza. A patrz, ja nawet mrugam, ja mam prawdziwe oczy. Co? No normalnie, widziałeś? Mrugam. A ja? Pokaż. Ja też mrugam. Ty też mrugasz? Nie wierzę. Ale jaki ty jesteś elegancki teraz. Chodź. Czekaj, zobaczysz. Może tutaj, w tej szybie się zobaczę. No, i co? O kurde. Ale super, co? Co się ze mną stało? No ja nie wiem, jak to się stało, ale wydaje mi się, że teraz jest dużo lepiej. Wiesz co? Zobaczymy. Musimy iść zobaczyć jeszcze do magazynu, czy nam w magazynie rzeczy zostały. Ho. A tu masz na kopertę w ogóle. Co? Ale ja mogą mi listy przyjść. No. Nie wierzę, muszę to zobaczyć. Ale czad. Dobra, chodź zobaczyć do magazynu. Czy na pewno wszystko jest? Patrz, piwnica jest, portal jest. Wygląda, wszystko jakby jest. Się tutaj nic nie zmieniło. I normalnie mamy swoje rzeczy. Oj, tabliczki poznikały, ale... Na wszystko mamy jest, jedzenie? Na miejscu. Mamy sztabki, ale jaja. Dobra, ja wezmę sobie chociaż ziemniaki. Muszę zobaczyć, czy mogę zjeść ziemniaka. Nie, no normalnie. Działa normalnie, ale co? W ogóle, jak to się stało? Czy tak wszystko zmieniło? Nie mam pojęcia, stary. Musimy iść zobaczyć, czy wszystko jest w porządku. Chodź zobaczyć jeszcze twój domek. Dobra. Pokaż. Chodź. Ale to w ogóle jakiś czerwony, o co tu chodzi? No właśnie, ty miałeś wcześniej z takich niebieskich rzeczy, nie? Ze skalku, a teraz jakby go nie ma. Ja, co tu się stało? A kolejne piętro też masz? No ja masz dwa łóżka, więc wszystko jest, ale trzeba będzie ci wyremontować tą chatę. Na pewno. Damy radę. Musimy wyremontować ci dom, no bo sam widzisz, chłopie, że ty masz tutaj pusto. No jest całkiem, no. Nie, tak nie może być. Nie, nie, nie. Będziemy musieli ci wyremontować chatę i zrobimy tu dużo mebli, zrobimy ci kuchnię, zrobimy ci sypialnię. Wszystko będziesz miał. I schody zrobimy super. Normalnie to będzie najlepsze cebulsonowe, jakie w życiu widziałem. Ja też, ale no ja chcę zrobić to, jak ty masz w domku, bo to jest naprawdę tak. Normalnie możemy gotować, możemy robić dużo, dużo rzeczy. I ten ale płot patrz, jaki. My nie mamy muru w ogóle. Dlaczego? Co się stało? Nie, no stary, coś tu jest nie tak. My to musimy odbudować. Przecież ktoś tam może tu wejść w każdej chwili. No będzie wtedy lipa. No a przecież jak ktoś tam tu wejdzie, jakiś intruz i co? Będzie chciał nam rozwalić. Ktoś idzie! Kto to jest? Kto jest? Halo, kim ty jest? Co jest? Kim jesteś? Siemka. Nie znacie mnie, nie pamiętacie? No jak cię znam? Co? No nie. Coś ty kombinujesz, ty jesteś chyba jakimś intruzem. Co ty gadasz? Kim ty jesteś? Jak ty się nazywasz? Dobra, ja jestem Natalia przecież. Natalia? Natalia? Jaka Natalia? Poczekaj. Coś o co jej chodzi? Nie, no przecież to jest nasze cebulsonowo. To nawet nie... To nie jest o co jej chodzi, tylko o co tu chodzi. Coś mi tu nie pasuje. Ja się tutaj obudziłem dzisiaj i wszystko mi tutaj działa na przekór. Ktoś chce mi zrobić jakiegoś psikusa. Coś mi tu nie pasuje. Dobra, nie gadajcie, tylko chodźcie za mną, bo to jest dzisiaj pierwszy dzień rok szkolny. Rok szkolny? Rok szkolny? To jakaś szkoła w ogóle istnieje? Przecież ja nie chciałem chodzić do żadnej szkoły. Dobra, niech nam to pokażę. Pokaż. Chodźcie. To my to mamy w ogóle szkołę? Ty właśnie... No ja to teraz mogę. Jestem w szoku. No chodźcie. No idziemy. No, no to idziemy. Nie no, ale jestem w szoku, idziemy do szkoły, czaisz to? Ja,
Do szkoły, nie wierzę. Ja w ogóle zdziczałem, przecież tutaj szkoły nie było. Co jest? Co jest? W ogóle muru nie było, tu jest ulica. Uważaj, stop, tu chyba przez pasy trzeba przechodzić, bo żeby żaden samochód nas nie potrącił. Chodźmy może chodnikiem. Dobra, idziemy chodnikiem. Natalia w ogóle idzie, jakby u siebie była. No nie, ona tu chyba całe życie mieszka. Nie, no. Ja z nami tutaj mieszkałam, chodziłam z wami. Z nami? No, z nami? To my razem wszyscy... Nie. Nie. Co jest? Ja chcę się obudzić, bo to jest jakiś dziwny sen. To jest sen chyba, ja naprawdę nie pamiętam. Dobra, nie wiem o co chodzi, ale ty, to jest nasza szkoła? O kurde. Tak. Ja cię kręcę. Nie, pierwszy raz ją widzę. Jak ja też? Nie, no nie wierzę. A poczekaj. Wiesz co, aż muszę zjeść, bo normalnie nie wytrzymam z wrażenia. Tu jakieś domki, tu to. A kto tu mieszka? Tu są chyba jacyś nasi sąsiedzi. No może, ale nie wiem. Ale jak chcę boisko, na pewno. A mamy boisko? Mamy boisko? Powiedz, że mamy. Powiedz, gdzie? Mamy boisko! Nie wierzę. Ale najpierw was oprowadzę tu z szkole. No dobra, na razie widzę pusto, bo jeszcze się chyba nie zaczął rok szkolny. Ale chyba... To dzisiaj czy kiedy się zaczyna? Nie, no tu jakaś przyrka chyba będzie. Ale ja będziemy musieli się uczyć. Tak, będzie przyroda. Ale ty. Nie. Będziemy prankować nauczycieli. Ale... Ej, bez kitu. Normalnie, ale będę jedynki dostawał. To będzie dobre. W następnej klasie jest matematyka. Nie, nienawidzę matematyki. Serio, to będzie to matma? Tak, oczywiście, przecież to jest nie, ja nie chcę, ja się chcę obudzić, naprawdę. Nie, tylko nie matematyka. Oby chociaż WF był, powiedz, że jest WF. Jest. No, w końcu coś normalnego. Dobra, to jak? Ja jeszcze? To dużo to szkoła. O kurde. Ja, tu jest własny ogród, nie no, wybieg, normalnie mamy wszystko. Aha, tutaj remonty chyba. Tak, to jest klasy, pewnie będziemy musieli tu ławki poprzynosić, bo będą nam znowu kazali, bo nikomu się nie będzie chciało, a to woźny powinien robić. Bez i nauczyciele, a im się nigdy nie chce. I nam każą, co nie? No ja nie rozumiem tego w ogóle, ale patrz, możemy wyjść na dwór. A tu są kible? A tu? A co to jest? Tu są kible, patrz! Będę sikał po ścianach. Ale będę sikał ściany. I powiem, że to nie ja oczywiście. Musisz nas kryć. Mam nadzieję, że Natalia nie wygada nauczycielom. To jest jadalnia. O, ale super, patrz, będziemy mieli jedzenie. Będziemy tu jeść, to jest nasza stołówka. Co jest? Nie, no świetnie, mi się podoba. A to są automaty, czy co to jest? Chyba tak, normalnie będziemy mieli napoje. Nie, no super. No to teraz jestem szczęśliwy. Ale będę pił dużo coli. Mam nadzieję, że będzie cola. Coca-Cola. No, ja chcę boisko zobaczyć. Nie wierzę. Ja też chcę boisko. Tutaj jest, moi drodzy, boisko. Będziemy grać. Nie wierzę. Prawdziwe boisko. Nasze boisko. My naprawdę będziemy grać. A szczerze, nie mogę się doczekać, aż będziemy super tych nauczycieli. Tak, podwędzimy piłkę nożną i będziemy grać w piłę tutaj. Ale super, patrz, normalnie są bramki dwie, ale będziemy kopać w piłę. Nie no, ja się jaram, normalnie na trybunach widzę, będziemy mogli usiąść. Stefan, zobacz. Normalnie będą nam tu super dziewczyny, nie, będą nam dopingować. Będziemy mieli cheerleaderki i będziemy mieli swoje fanki. Będziemy mieli swoje fanki i będą się w nas zakochiwać, bo będziemy grać w piłę nożną. Zostaniemy sławnymi piłkarzami, chłopie. Ja. Mówię ci, będzie ekstra. Oby tak było, naprawdę. I to jest nasza cała szkoła. Ja, super. Nie no, ja się cieszę. A gdzie tu jest, gdzie będzie WF? No WF chyba na boisku, nie? No tak. Nie ma żadnej sali, jak będzie lało? W sensie to nie jest raczej. Spoko, poczekaj. Zobaczymy. Co? A chodźmy tam, zobaczmy, co to jest. Patrz, bez kitu, coś tam jest. O, tutaj jest do pływania, basen. Gdzie? No basen to mamy? Nie wierzę, no teraz to chyba sobie jaja, Natalia, robisz. O co? Bez kitu, dobra, ja płynę. Ej, nie no, my mamy prawdziwy basen. Ale ale jaja, patrz trochę. Normalnie trudno, ja pływam w basenie. Ale jaja, wyczyścić go. No, będziemy musieli wyczyścić basen. Tutaj jest szatnie są dla dziewczyn. Dla dziewczyn? A dużo tam dla jest dziewczyn? A jest zamknięte, czy będziemy mogli wchodzić normalnie? Ja chcę z dziewczynami. Ja też. Ja zaklepuję z dziewczynami, będę się przebierał. Ja też. Dobra, będzie nieźle, Stefan. Mówię ci, będziemy mieli tu jak w raju. To będzie coś niesamowitego. Nie no, Natalia, cieszę jednak, że tu jest. TC Bulsonowo mi się bardziej podoba. Ale w ogóle, co tu się stało, nie? No ja nie wiem, mówię, ja się obudziłem.
i taki strasznie niewyspany się obudziłem i nagle coś się pozmieniało. Może tak naprawdę my jakoś ciężko spaliśmy, czy co? Nie wiem, ale teraz jest super. Chodźmy jeszcze na chwilę na chatę, jeszcze muszę zobaczyć te meble. Dobra. To zapraszam was na grilla. Uuuu. To idziemy się najeść. Dobra, słuchajcie, Stefan, czuj się jak u siebie na chacie. No dobra. W lodówce jest kurczak, więc zmieniłem zdanie, możesz zrobić kurczaka, widzisz? Jest kurczak, możesz go wyciągnąć. Kurczaka. Włóż go do piekarnika, tak. I możesz go upichcić. Patrz, jak się ładnie pichci. Co, już się upiekło? Ale dobra, jaja, i co, dobre? To my sobie siadamy. Siądźcie sobie, ja wam tutaj podam. O, pięknie. Pyk, proszę bardzo. Dobra. Tutaj. O, pyk, proszę bardzo. O, dziękuję bardzo. Oj, teraz możemy sobie jeść. Natalka też trzymaj. No i ja mam teraz też. No, jemy. Jest, można zjeść sobie normalnie. To mi się podoba. Ale w ogóle, co jest, że ta lodówka, że... No normalnie wszystko działa, co? Normalnie to jest lepszy, jakiś z Ikeły chyba. To ci mówię, przyjechała mi chyba Ikeła i wszystko wstawiła. Normalnie pa, wszystkie szafeczki działają, widzisz to? Czaisz to? Możesz każdą otworzyć. Wszystko, możesz tu umyć ręce. Tu masz toster. Tu możesz, pa, normalnie mamy kanapę. Tu jeszcze grill jest na polu. No ogarniasz to, że normalnie mam tu narożnik? Mogę sobie siedzieć i odpoczywać. Spoko. O, co jest? Ja też chcę. No odpocznij sobie, mówię ci. O. Ja, ale mam S, czyli laucik. No ale mamy S setera, nie? No to widzowie, dziękujemy wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się też podoba tak cebulsonowo jak nam, bo według mnie jest teraz ekstra. O, przepraszam Natalia, że ci plaskacza sprzedałem. No to co, to żegnamy się i widzimy się w kolejnym odcinku. Siema. Siema. A.